Jesteśmy już na wizji, kochani. To jest rapnews.pl, to jest Made in WWA. Zacznę w ogóle z grubej rury. Nie, zacznę ja. Kurwa, nie masz wrażenia, że zmienia się tylko tło, a my wciąż rozmawiamy? A my wciąż lecimy, stary. I zawsze stoisz z tej strony, ja staję i wiesz. Ale to jest spoko, ja stary. Ja uwielbiam z tobą rozmawiać, nie? Bardzo miło. Powiem ci szczerze, zacznę tak z grubej rury od razu. No. Byłem na wielu festiwalach, stary, byłem na wielu koncertach, ale stary, mam takie wrażenie, że ludzie w Warszawie, stary, totalnie nie umieją się bawić, stary. Ja dopiero teraz zrozumiałem, czemu ty do tych Katowic tak lubisz przyjeżdżać, nie? No, widzisz, czyli gdybyś to, co kiedyś mówiłem, zrozumiałeś. Dopiero teraz, nie? Nie, dopiero teraz, no nie, nie jest chyba tak źle. I nie, tak, no, nie, pomyśl, że to mordo, to pomyśl, że na tle tego, co było 20 lat temu, to jest kurwa, Hollywood. Zmiana trajektorii. Nie wiem, jak było na innych koncertach, nie? To też nie pamiętam. Podobnie. Znaczy ja wiesz, rozumiem też, że zamykałeś, nie? Że zamykałem, wiesz, są dwie sceny, to nie widziałem zbyt, jak to wygląda poza tym, gdzie byłem. No ale to wiesz, dużo przestrzeń. No ale faktycznie powiem ci, że byłem na tej scenie, nie? No. Wiesz, gram koncert, co myślę o innych rzeczach. O czym na przykład? I właśnie myślałem o tym, że byłem tu na koncercie Zivert, mojej ulubionej rosyjskiej, niestety będę gadać o tym, piosenkarki. I kurwa, byłem tu na koncercie, który był 6 dni przed wybuchem wojny. Na tej sali, dokładnie w tym samym miejscu stałem. I wiesz, i stałem na sali pełnej Ukraińców i Ruskich, bo było więcej Ukraińców niż Ruskich, wydawało mi się. Aha. I chwilę potem wybuchła wojna i było mnóstwo tych ludzi. I tak stałem dzisiaj i mówię, kurde, no to na tle jednak innych narodów w tej samej hali wypadało to kiepsko, ale no to też zakładam, że wiesz, grałem ostatnio i późna godzina, to może też dlatego tak to wygląda, wiesz. I są dwie sceny. Ale było bardzo, atmosfera była zajebista. Atmosfera była jak zwykle zajebista, nawet nie ma co. Czy generalnie było zajebiście, więc wiesz. Ja nie wiem, może ty masz jakieś, wiesz, bo inaczej, ja patrzę tylko z perspektywy sceny, tak, a ty patrzysz trochę inaczej. Spoko, ale podobało mi się, jak tam nawigowałeś kącie, powiem ci szczerze. No kurde, dlaczego kącie jest jedną z epickich postaci po prostu w uniwersum. Jest, no maksa. Ja skąd go poznałem, to wiedziałem, że kącie będzie, wiesz, stary. Ale ja to samo, jak go zacząłem, to jest ten człowiek, nie? Złapiemy wspólny przelot. Kiedyś, nie? I to długo, wiele lat temu, znalazłem w busie kartę z biblioteki kącia. Co ty gadasz? I on tym busem nie jechał, więc nie pytaj mnie, skąd to się wzięło tam i ja tam, ja nie byłem w skądzie. Dobra, stary, no muszę zapytać o te popkillery, stary. Kiedy zobaczymy Jacka na popkillerach? Kiedy Jacek dostanie jakiegoś popkillera? Bo już nawet Leroy, stary, dostał popkillera. No. Słuchaj, po pierwsze ja w ogóle nie oczekuję dostania jakiejkolwiek nagrody i mnie to niezbyt interesuje. Nic to w moim życiu nie zmieniło. Natomiast, no kurde, ja nie lubię takich imprez, spędów i nie wiem, jak było tym, może była mi atmosfera, nie chcę, wiesz, ja widziałem tylko relacje. Po relacji wnoszę, że atmosfera musiała być miła w kuluarach, natomiast musiał panować też dość duży chaos. No, to też i jeżeli, ale super było. Poczekaj, no, było super, fajnie, ale tego mam refleksję, bo sprawdziłem to aż dzisiaj, a propos czego innego. I był tribut dla Radoskóra. No właśnie. Co, ja w ogóle mało co tej gali widziałem. Nie było mordo, a to nie mówię, że to jakby jest, wiesz, ważniejszy ktoś jest od kogoś, ale jak zrobili tribut dla Beszela, wiesz, jeszcze zrobili dla, kto jeszcze odszedł? No był dla Beszela i jeszcze drugi był. Beszel. No właśnie. Nie pomnę teraz. Właśnie, no to widzisz, ja tylko oglądałem, a ty w tym robisz. W każdym razie nie było dla Radoskóra tributu, to akurat uważam, że trochę faux pas. Ale generalnie, no fajnie, że branża sobie przynajmniej nagrody podaje. Podobało mi się to takie, wiesz, jak oglądasz to, chciałem powiedzieć w telewizji, ale na ekranie telewizora, to podoba mi się, że on wychodzi, ktoś mówi, pozwolę sobie na odrobinę prywaty. No chłopie, kurwa. No szanujmy się. Dajcie spokój. Nie? Ale podobało mi się też podziękowanie, jakby kurwa dostali Oscara i tam jest 5 minut pierdoli. Tak nie widzisz publiczności, ale czujesz, że go już nikt nie słucha, nie? Natomiast, no stary. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i to wszystko. Okej, w ogóle to też dla mnie było trochę... No dobra, już koniec popkillerów. Jacku, jak w Chillwagonie. Ojciec Chillwagonu pojechał do Tajlandii, wraca za parę dni i zaczynamy budować nasze uniwersum po prostu wtedy, wiesz? To wtedy ci powiem, no jakby Chillwagon jest tylko... Chillwagon to nie marka, to jest arka, więc... To jest arka, to prawda. Przenosi nas do innego jestestwa. Ale to będą jakieś kolejne kawałki? Jak to w ogóle wygląda? Macie już jakiś plan? Nie chcę spekulować, ale po prostu mam bardzo się z Tomkiem lubimy i myślę, że
powinniśmy iść tą drogą. Na maksa, no na maksa. Myślę, że wszyscy na to czekają, nie? Właśnie to, wiesz, fajne jest to, że wiele osób nam mi to mówi i jemu to mówi, że wszyscy czekają na to, wiesz. A, zrób coś razem i tak sobie siedzimy i mówimy, no to co Tomek, no? No nie mamy innego wyjścia, nie? No to zaczynamy to teraz robić, no wiesz. Wyszła buta MMA jego, ja kończę hype. I coś tam będziemy sobie nagrywać, pewno. Chyba, że wiesz, coś się zmieni, no nie wiem. Ale wskazuje na to, że tak może być. Okej. Okay. Mam jeszcze ostatnie pytanie, żeby cię już nie męczył, bo też jest mega późno i tak dalej. Co to za biznesowe ruchy Sony? Co to znaczy, że już nie będzie NWJ-u, czy będzie NWJ, czy jak to nie, wygląda? To jest dystrybucja. Okej. Okay. Poza tym wiesz, mordo, ja zawsze ci mówię, hej, ja jestem NWJ, prawda? Jakbyśmy weszli dalej w szczegóły, kurde, na przykład, wiesz, składu mitycznej ekipy, no to mordo, o czym my rozmawiamy? Czy to jest NWJ, WJ? Nie, jednak ekipa jest ekipa. I w tym momencie jesteśmy na etapie, że jesteśmy 20 lat do tyłu, jak zauważyłeś, nie? Mhm, tak. Oszukaliśmy trochę czas, wszystko się zmieniło tak, że nagle, wiesz, ja wydaję zaraz płytę 3H, wydaję sport, przyjaźnię się z Boriksiem, jest ze mną Krzysiek Kozak, stary, no to może, wiesz, się rozwinąć zupełnie w innym kierunku. Jasne. Tak to. Ja w ogóle mam wrażenie, że wsiadłeś takiego wehikułu czasu, właśnie tak jak mówisz, tak, nie? Ale ja totalnie. Nie planowałem, tylko dałem się ponieść i mówię, dobra, chuj, jedziemy. I niech się to dzieje i to się tutaj się wydarza i jest fajne, no. Więc wiesz, brakuje mi tych nowoczesnych kawałków trochę, bo nagrywam jeszcze boom-bapowe cały czas, ale daję sobie upust we wszystkich fitach, jak słyszysz. O Jezus. I mam ich jeszcze parę tam następnych przygotowań, więc uprzedzam. Dzwonik z Jacusiem złoto. Dzwonik jest dobry, Jezus, co? Złoto. Kurwa, a nagraliście mi... to naraz to nagrałeś? A dzwonik mi upieszy. Wiesz co, nagrałem to tyle razy, to było tak, że on był u mnie w studiu i ja nagrałem ileś razy. Aha. I on sobie to składał, więc ja nie jestem przekonany, czy to jest, wiesz, z ilu to jest wersji. Ja nagrywałem na raz, bo ja mówiłem, wiesz, ja to się nagrywam zawsze na raz, więc nagrywałem sobie ileś tam raz i on sobie wszystko to zachował. Okay, i sobie z tego może tam, wiesz, poprzekleją coś, ale nie słyszysz tego. W każdym razie kawałek zajebisty i to był pierwszy z tych fitów wszystkich, jakby on był przed Chillwagonem, przed Don Guralesco i następnymi. Po prostu otworzył taką fitową fikcjatę. Tak, po prostu Jacuś otworzył, nie? Rozumiesz, kurwa. Zajebiście, stary. Prezes, fajki, wodzie, zestaw karty, poker rozbierany, pokazuje majtki, Calvin Klein na biodrach, nie będzie za... Ja mówię, Jacuś, ale o czym to jest? I kurde, i właśnie mówiłem tutaj przed chwilą Madzie, że, stary, ja tego kawałka szukałem na słuchawkach dużo, na rowerze i w pewnym momencie ja przysięgam wam, jak ktoś ma wątpliwości, ten kawałek cały, ta zwrotka zwłaszcza Jacusia, gdzie wątpiłem, to wszystko ma sens i to wszystko jest logiczna ciągłość. Żeby rozkodować. Tak, naprawdę i to naprawdę jest, to ma sens, nie? Bo na początku byłem przerażony, kurwa, o chuj tu chodzi. I jak się wsłuchałem, to naprawdę to ma sens. Bo... I ludzie to lubią, więc też wiesz, że to ma sens. A ten beat tam dla mnie... Ale jest zajebisty, no kurwa powiedz, nie? No złoto, naprawdę i wchodzi, złoto, kurwa, naprawdę złoto. Od razu buja i jest. Jest to, kurwa, skierd. Zajebiście, stary. Dzięki wielkie za rozmowę. Zawsze rap, zawsze news, zawsze. Ściany się zmieniają, a my cały czas rzeczywistość. Tak jest. Trzymajcie się, kochani.